Dobry, dobry, a właściwie dobry wieczorek. Patolog MGR się kłania na wieczornym streamie zapowiadanym o godzinie 19:30 z Amigi 500, z Bestii oczywiście. I dlatego dzisiaj będą znowu jakieś, w cudzysłowie, bestialskie tytuły. Możemy to tak nazwać. Witam serdecznie dwóch moderatorów już obecnych na samym początku. Jest Arcade Fan, jest Cezar, Jotka. Jest Chris Christopher, Strzałka, dobry Strzałka, Falko Fan, witam, siema Falko, dobry, dobry Falko, super Strzałka, a dziękuję również w spokoju, tak, w spokoju oczywiście, witam prowadzącego i wszystkich na czacie, witam Strzałka, dobry, witam Agro serdecznie, poczekamy aż jeszcze parę osób sobie przyjdzie, a ja za ten czas panowie wyciszę telefon, żeby mi tutaj ciągle nie klikało, bo ciągle jakieś wiadomości mi przychodzą. Oczywiście te fajne, nie? Tutaj ludzie mi piszą różne ciągle rzeczy. Wszystkich wiadomości nie da się odczytać, bo coś się chrzani Messenger tradycyjnie. To nie działa to, to nie działa tamto, to wiecznie to, to wiecznie tamto. Łukaszowi, kumplowi wysłałem wiadomość w sobotę, to dopiero teraz dostał niedawno. Także coś z Messengerem się dzieje. Co najmniej dziwnego, bym tak powiedział. No i fajnie, Tomeczko 100, witam serdecznie Tomeczko. Kiełas, pan Górka jest, witam Maciej. Siemaneczko, Roman, witam. Cześć wszystkim, cześć Czarek, Arcade Fan, jak już jest Maciek, to również hejka, tak. Jest Maciek z moim zdjęciem profilowym, które mu zrobiłem. A ja dzisiaj, panowie, tak, KJ, witam, Kiełas. A, witałem się? Dobra, witałem się. Ja dzisiaj sobie tak wygodnie siedzę na fotelu. Nie przestawiałem już tutaj mebli, bo chciałem sobie dziś tak fajnie, wygodnie posiedzieć. Bo cały dzień praktycznie mam lenia. Pospałem oczywiście. Drzemka popołudniowa musiała być. Troszkę sobie w domu ogarnąć fajnie, żeby znowu na cały tydzień był spokój i teraz na koniec dnia możemy sobie fajnie usiąść i posiedzieć i pograć. MGR, czemu nie ma u Ciebie na kanale wszystkich live'ów Twoich? A mówisz, Agro, o jakich live'ach, których nie ma wszystkich? No kiedyś, słuchaj, jak ja miałem włamanie na ten, na mój kanał, no to dużo filmów i live'ów poszło z dymem, nie? To znaczy te live'y są, ale są na niepublicznym. Dużo jest filmów na niepublicznych i niektóre publiczne są, niektóre są niepubliczne, ale to zależy, jak na to patrzeć, nie? No właśnie. O, i witam pan Komodory, jest trzeci moderator. Fajnie, mamy moderatorów w komplecie. W takim razie, panie, panowie, Łukasz Stickel, witam. Oglądam cię na 3-metrowym ekranie. 3-metrowy ekran, ohoho. To co to, panie, za ekran? Co to, jakiś telewizor, ile? 50 cali, czy więcej? 3-metrowym ekranie, ale to mówisz w ten, wszerz, co nie? Wszerz, nie wzdłuż. Nie no, wzdłuż idzie 3 metry, a wszerz, czyli tak, o, góra-dół. No to 3 metry to już na pewno, nie? Oleg, Gezio, Spotk, witamy serdecznie. Dobrze, panowie, to będziemy sobie coś uruchamiać. Ja sobie tylko wezmę tą podkładeczkę i joystick tutaj troszeczkę niżej, o. Tutaj koło mojej wysuwki takiej nie mam, tutaj mam takie stare biurko, kiedyś dostałem od sąsiada Jensa jeszcze z pomarańczowej ściany. No to będziecie samą bestię tylko widzieć w kamerze ewentualnie, oj to wam musi wystarczyć jak na razie. O, a tutaj będę z tej perspektywizacji operował myszką, tutaj PC-tową, a tutaj amigową, o i w ten oto sposób. Skina ukradł, no coś takiego, no skina właśnie. Przekątna 3 metry, przekątna, aha. No to już naprawdę jakiś zaawansowany system, kurde, telewizorowy, jak 3 metry. No kurde, ale ciśnienie, jest znów live. Witam retrograty, witam serdecznie. No jest ciśnienie, ale czekaj, to tak nie od razu retrograty, bo... Czekaj, nie, jak tutaj jest 19:30, to u Ciebie będzie jakoś po 11 rano, nie? Tak, bo 8 godzin jest chyba różnicy. Witam, Tomasz Szuchnik, dobry. MGR, nie myślałeś, żeby z retro odpalić starego peceta jakiegoś 200 MMX z akceleratorem WUDU? Nie mam takiego peceta, ale zastanawiałem się, panowie, jak podłączyć 286 albo 386 pod Grabera. Muszę zobaczyć, czy są jakieś przejściówki fajne, ciekawe, to moglibyśmy sobie zrobić live'a z któregoś z tych kompów.
żeby takie nie zaniedbywać, bo ostatnio 286 kiedy odpalałem z rok temu. Co prawda mam ładnie zawiniętego w folii i wiecie, tam nic nie grozi temu pecetowi. A z tej samej stajni mam jeszcze 386. No, więc fajnie byłoby coś uruchomić. Jakby nie patrzeć. 12:31, 7 godzin. Aha, 7 godzin. No, tak właśnie coś w ten deseń, nie? Duża pomyłka nie była. Duża pomyłka nie była. Witam ZXR Seba. Dobry Seba. Dobrze, panowie, to co? Będziemy coś uruchamiać sobie. Mamy tutaj różne. O, dobra. Jak już jesteśmy przy Babel, to zagrajmy sobie w Bable. Czemu by nie? MGR, musisz mieć konwerter aktywny, inaczej pasywnie to nie będzie działać. No, domyślam się. Domyślam się mniej więcej, mniej lub więcej. Tylko wiecie co? Żeby mnie tutaj nie zagłuszało, to odczepiłem po prostu słuchawki i wy będziecie słyszeć głos, a ja nie będę słyszał i tyle. Tak też się da. Dobra, to zagramy sobie w pierwszy lepszy jakiś tytuł. Ten tytuł był na wielu innych też platformach, na SNESie, na NESie, z tego co kojarzę. No i dobra, to możemy sobie troszeczkę coś tam pyknąć fajnego. Tak, i oni się potem zamieniają w owoce i trzeba ich tutaj troszkę pozbierać. Dobra, to zobaczmy, co się uda ciekawego porobić dzisiaj. Co tam piszecie ciekawego? Babel, no coś takiego. Mam na podsłuchu retrogralnie. Aha, a to też mają live'a w tym samym czasie? Dobrze, niech się bawią, pewnie. Niech się bawią. Siema siara, dobry siara. Ta gra mi trochę przypomina, panowie, te Mario, co podbija od spodu, od półek, nie? Że te żółwie strąca i potem zdobywa te. Zdobywa tam bonusy. No, jest takie Mario jedno właśnie na SNESa między innymi. NESa, przepraszam. Kiedyś kupiłem na niby taką przejściówkę z VGA, z wideo czy Eurozłącze i to nie działało. Aha. No nie wiem właśnie jakby to ugryźć, nie? Żeby móc popodłączać te moje pecety. A fajnie by było. No nie ukrywam, fajnie by było, bo można by było właśnie tak fajnie, klimatycznie, nostalgicznie to pokazać. A też nie chcę tych sprzętów zaniedbywać, nie? Od czasu do czasu właśnie coś uruchomić i wtedy będzie git. A może zdążę wziąć? Nie zdążyliśmy. Janusz Olejniczak, dobry wieczór. Troszkę się spóźniłem. Nie szkodzi. Nic nie straciłeś. Siema dziady wielkanocne, Tomasz Dułaj, witam Tomasz, dobry. No my dziady wielkanocne, tak, wszyscy się najedli, nikomu się nic nie chce, no to teraz wiesz. To teraz wszyscy siedzą u mnie na live'ie i sobie odpoczywają, coś można powiedzieć w ten deseń. Mi się samemu cały dzień nic nie chce, żeśmy się wczoraj wyszaleli na tym grillu. No to teraz taki, można powiedzieć, system odpoczywaniowy w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym streamie, znaczy się. Git majonez, grać i obserwować, oczywiście. Ty masz retrograty jeszcze tą A4000? Kiedyś prezentowałeś, fajne serie robiłeś gier ogólnie, takie wiesz, takie po troszeczkę, trochę coś tam grałeś, pokazywałeś, że chciałeś tam właśnie cały alfabet przelecieć. Odnośnie tej paczki WHD Load, co masz. No ale to już chyba tam nic nie pokazałeś potem, nie? No, jakąś tam przerwę sobie zrobiłeś, ale fajnie by było zobaczyć jeszcze. Jak masz, oczywiście wiesz, jak masz chęć i wenę, to tylko wtedy, nie? O kurde, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tam piszecie, panowie? Plutonowy jeleń. Witam, plutonowy. Dobry.
Są jakieś konwertery na aukcjach lub eBay, pewnie za parę groszy można to uruchomić i coś pokazać. Ja się rozejrzę, koniecznie, żeby móc właśnie spróbować jakoś pod grabera tego mojego 286 podczepić, pościągać trochę gier ciekawych, ops, i zaprezentować Sonię, co fajnie by było, bo fajnie by było, tam ten komputerek troszkę ma potencjał, że to tak powiem po swojemu, żeby móc tam właśnie coś pokazać. Tym bardziej, że ten 286, panowie, co ja go mam, to on nie kosztował małe pieniądze, nie? Tam prawie 150 euro chyba za niego dałem wtedy, jak pojechałem po odbiór osobisty. Bo ja to kupiłem z monitorem, nie? Mam monitor oczywiście do tego w oryginalnym opakowaniu. No, także to nie była tania sprawa, jeśli chodzi o ten 286. Dobra, włączymy sobie coś innego. Słuchajcie. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy na liście. Tak, przejedźmy sobie listę. Budgie Boy. O, Budgie Boy to chyba grałem ten. Lubię na Atari ST też tą wersję, fajna jest. Wiecie, muszę tak to bliżej zobaczyć, bo tak z daleka te napisy tak trochę niewyraźne. Greg 07, dobry. Też gram na... Teraz gram na Atari, aha. MGR, a powiedz, czekaj, korzystałeś z Woodu, czy bardziej do grania używałeś PlayStation 1? No chyba, że zawsze korzystałeś z innej akceleracji, ewentualnie jakiej? IT, Arriva? Nie, z Woodu nigdy się nie bawiłem. PlayStation 1 prędzej używałem do grania. Ale tak, żeby właśnie bawić się w Woodu, to... Wiem, że to jest jakaś karta specyficzna, ale... Do starych PC-ów, ale nie miałem z tym do czynienia nigdy, wiesz? No. Nie mam weny na klasyka w TV Osta, dlatego dziś 5 filmów oglądałem Moto MGR, by nabrać ochoty i codziennie po godzinie będę coś dłubał. Ty, ale Greg, to jest, ja ci powiem, że to działa, bo jak też oglądam różne jakieś filmy motoryzacyjne, to też mi trochę to weny dodaje, żeby pójść jednak coś w swoich też dłubać, co nie? No i dlatego stąd też i nagrywam różne rzeczy, żeby czerpać inspirację od innych, nie? No i wystarczy, że sobie wejdę gdzieś, zobaczę, jakiś gość wyciąga samochód z krzaków, myje go, powiedzmy, po 20 latach, sprząta, czy tam coś, wiesz, wymienia płyny olejoustrojowe i już się wena robi, nie? No i to jest fajna sprawa. Dobra, coś wybiorę, bo widzę, chyba wy nic nie wybieracie, to ja wybiorę po swojemu. Tak sobie z grubsza przelećmy całą listę. Bo widzę, że trochę tutaj tego jest. Kajko i Kokosz. Nie, to nie będziemy grać w Kajko na live'ie. To trochę tak średnio bym powiedział. Liverpool. O kurde, ile tego tutaj jest, panowie. Ile tego tutaj jest. Lotus CD32. Się praktycznie nie różni niczym od wersji zwykłej. O, Master Blaster jest fajny, słuchajcie. Kiedyś graliśmy z kumplami na cztery playery w to mogą grać, czyli dwie osoby grają na portach DB9, na dwóch joystickach i dwie osoby na klawiaturze. Fajna sprawa. A nie, to czekaj, to ja chyba włączyłem ten program jakiś muzyczny, czy co to jest w tym momencie? Nie wiem co to jest. Może o coś innego to chodzi. Witam, Marek Bern, dobry. A nie, czekajcie, to jest chyba od razu na ten. Ta. To nie można sobie grać tak po prostu samemu. Na dwa playery to trzeba. No, ale graliśmy w to na czterech. Jakie tutaj były rozgrywki fajne, brałem kumpli z podwórka do domu i żeśmy grali na cztery playery w ten tytuł. Da się nawet na czterech grać, przy jednej Amidze, rozumiecie? Na czterech nawet. Na karcie grafiki Woodu grałem w Quake'a 2, ale moc była, wyobrażam sobie. W Quake'a 2 grałem na PSX-ie, też fajnie się grało. Jest jakiś remaster chyba z rok temu wyszedł Quake'a na PC-ta. Trochę coś tam polepszyli, ale nie wiem ile. O, Morph jest fajny, zagrajmy w Morpha na chwilę. Też. Zdzicho Piekary, witam, dobry. Out
autobus szkolny, przyjeżdża pod jakąś willę. MGR, ja dalej mam 4000, takiego komputera się nie sprzedaje. No raczej się nie sprzedaje. A, panowie, słuchajcie, co wam powiem. Na eBayu, teraz na eBayu, za 15 minut kończy się aukcja Commodore C65. Prototyp. I, o ile dobrze wiemy. I słuchajcie, licytuje prawie 70 ludzi i cena już jest 33 tysiące euro. Sobie wyobraźcie. 33 tysiące euro to masz prawie 140 tysięcy złotych. O ile dobrze szybko przeliczyłem. Jestem ciekaw, bo za 15 minut kończy się ta aukcja. A wiecie co to znaczy, jak się pojawi taki C65 właśnie na tym? Na eBayu. To prawie cały świat, kurde, to licytuje. Czekajcie, aż ciekawości zobaczę, ile ten... ile ta aukcja już ma... nie tyle co wyświetleń, co właśnie licytujących. O kurde, 33 tysiące jurków. No, możemy oglądać tą licytację do końca, panowie. Dobra, stoi na razie 32 tysiące 50 euro. Zaraz wam pokażę tutaj do kamery, żebyście mi uwierzyli. Nie na słowo. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Już wam pokazuję tu do kamery. Tutaj do mnie patrzcie, nie? O. Patrzcie. 32 tysiące euro. Bardzo rarytasowy. Commodore C65. I to jest to, co jest tutaj na zdjęciach, nie? Wezmę te zdjęcia. O. Tak będę wam przewijał. W drugi sposób, nie? Tutaj gość nawet filmik nagrał, jak to on pokazuje. Ten sprzęt. Jak to wszystko wygląda. Oryginalny C65, nie? Ile to ludzi licytuje? 63 osoby to licytują i już doszli na 32 tysiące euro. 32 tysiące. Przecież ten sprzedający, jak on widzi tą cenę, to on już może ten. A za 104, nie, 30 tysięcy to nie jest jakiś tam szał w czasach dzisiejszych. Ale jakby takie pieniądze miał z 10-15 lat temu, no to robiłoby to wrażenie. No jestem ciekaw, zostawię ten telefon tak jak teraz leży. I będziemy obserwować do końca. Na ile, czy wskoczy mu na 35 tysięcy, czy zostanie na 32. Odczepię od ładowarki. O, tutaj słuchajcie, postawię ten telefon, żebyście go też w tle widzieli. I będziemy obserwować, jaka tam jest cena. O, z czystej głupiej ciekawości. 13 minut zostało i 20 sekund. No to dobra. To patrzymy. To przynajmniej nagra się to na tym live, co się tu dzieje. Dobra. No to gramy. Zobaczmy, co się tu dzieje na tym ekranie. Idę przebić. Dobra, będziemy kibicować w licytacji MGR. Ile dajesz? 50 euro mogę dać. 50 euro mogę dać, nie więcej. Czekajcie, co się tu w ogóle dzieje? Bo ja nie wiem. Dobra. Spacja. Wpisałem na eBayu jakiś czas temu, sprzedało się za 81 450 euro. No, całkiem możliwe to, wiesz to. To mnie takie rzeczy wcale tutaj nie dziwią. Jeżeli za tyle pieniędzy taki rarytas się sprzedaje. Dobra, mogę w końcu grać, czy nie mogę? O co tu chodzi? O kurde, jakieś demko ciągle leci. No to nieźle, no bardzo nieźle. Lemekom, witam Lemekom, dobry. Sprzedający może sam sobie podbijać cenę. Może oczywiście. Z innego lewego konta, które ma. No, lewe, dodatkowe czy coś innego. I może. Tylko jak eBay do tego dojdzie, no to gość ma przejebane. Kurde, co to jest? Pokazówka sama leci czy co? Nic nie mogę zrobić. F1. Próbuję grę uruchomić i nic. 8-bit guy pokazywał u siebie C65. A, to nie widziałem. To nie widziałem. Chyba, że ktoś mu pożyczył do prezentacji, no bo tak...
Tak ogólnie, o co chodzi w tej grze? Dobra, nie mam pojęcia. Bo widzę, że sama tylko demówka jakaś leci, dziwna. No, to włączymy w takim razie coś innego. Pokazuje mi w euro i złotówkach. No mi pokazuje w euro, nie? Pokazuje w euro. 11 minut zostało i dalej 63 oferty. Ktoś sprzeda C65 i kupi samochód za gotówkę. No całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Chyba, że wiesz, chyba, że nie tak od razu ta kasa, tylko ktoś przyjedzie i osobiście mu w walizce to da. No, taki sprzęt wysyłać pocztą. No, tak wiesz. Tak średnio bym powiedział. Chyba, że pojedzie ten, chyba, że z kurierem pojedzie, nie wiem, jakaś obstawa, nie? No to wtedy tak. Patrzę, co tu mogę włączyć jeszcze wam ciekawego. Tak sobie przewijam. O, skeleton krew jest fajne. Ale ten, to tylko na agę pójdzie. O, jesteśmy przy Skidmarksie, to może w Skidmarksa pyknijmy raz. Czemu by nie? Witam, Wojciech Palasz, witam. Dobra, Skidmarks, panowie. Jak podwija i wygra sam ze sobą, to zapłaci niezłą prowizję. eBay ma 10-15% od sprzedaży. No, tak liczą mniej więcej w ten deseń. No, to sobie zapłaci wtedy. Więc pewnie siedzi teraz i sra, żeby ktoś przebił jego ostatnią ofertę. Tak też, kurde, może być. Dobra. To sobie zagramy w coś takiego. Dificulity, to może być Rocky. Game Mode Match, Championship. Dobra, zagramy Championship, czemu by nie. Wybierz samochód. Dobra, może być... Może być ten. Dobra, niech będzie ten. Okej. Okay. Dobra, wpisuję 100 tysięcy euro. No. Możesz wpisać. Na bank wygrasz. No eBay też sobie weźmie, no na 100%. Wszyscy pewnie teraz na żywo kupujący myślą co zrobić. No słuchajcie, jak kogoś stać, to może tam jeszcze bucha sobie puścić, nie? Zostało 8 minut i 40 sekund. No, można powiedzieć, takie niby to nas w ogóle nie dotyczy, ale takie małe historyczne wydarzenia, nie? Czemu by nie? Miał być jeszcze jakiś Mega 65, ciekawe, czy to dopiero kwestia przyszłości. Wiem, Arcade Fan, o czym mówisz, to miało być takie właśnie jakby replika tego C65, coś w tym stylu właśnie. No, ale tak zrobili, jakby chcieli, a nie mogli. Dobra, co jednak, tego Jeepa mam, czy co? Bo o co teraz chodzi? Dobra, idzie nam fajnie. W Skidmarksa fajnie się gra na klawiaturze, bo na Joyu to tak średnio bym powiedział. No, za takie pieniądze, ta, to już na pewno, słuchaj, na pewno kolejny weekend będzie spał najebany. Ale to jeszcze, wiesz, to jeszcze nic nie znaczy, że za tyle sprzedał, to dopiero, wiesz, dopiero może się cieszyć, jak sprzedający mu faktycznie takie pieniądze zapłaci. Bo niektórzy mogą sobie robić jakieś jaja, ale ci, co sobie robią jaja, to muszą sobie zdawać sprawę, no, że będą mieli baty za to, nie? 32101 jurków. No nie, u mnie pokazuje 32050. 050, chyba że jest jakieś małe opóźnienie. Zaraz odświeżymy. Dobra, no to prototyp Robocopa, ten C65. Witam, Radzynek, dobry. Święta i po świętach, klasycznie już po wszystkim. No, można tak powiedzieć. Dobra, no i co? Skończyłem poziom i nic się nie dzieje? Czekajcie, o co tu chodzi? O, tak bym chciał to widzieć. Dobra,
A, Escape trzeba było nacisnąć. Dobra, wszystko rozumiem. Delikatnie podbijają. 32101. Co wy gadacie? To czemu ja ten? Czemu ja... O. A faktycznie, no, jest 32101. 101, 64 oferty, 6 minut zostało. A może się uderzą do 35 tysięcy, ale zobaczcie, to wszystko po to, żeby pograć w Gianna Sisters na najniższych detalach. Możemy sobie teraz gadać i jaja robić o tym, kurde. Aż jestem ciekaw, jak to się zakończy. A wy się śmiejecie, słuchajcie. Za 7 chyba, czy za 8 tysięcy euro widziałem cartridge Mario, ten jakiś tam właśnie Mario, ale nie jakiś tam Superstar czy coś, nierozpakowany, i rzekomo Chińczyk ma papiery na to, że był to pierwszy cartridge, który zjechał z taśmy produkcyjnej, nie? I 7 tysięcy euro. Chyba Mario All Stars, coś takiego. Nie Superstars, tylko All Stars. Na tego, na SNESa. No, niby ma papiery na to. Tak samo tam był chyba za 14 czy za 15 tysięcy euro oryginalny NES, zafoliowany, nierozpakowany nigdy, i też rzekomo gościu twierdzi, że ma dokumentację na to, że jest to pierwszy sprzęt, który zjechał z taśmy produkcyjnej, nie? W 85 roku. Wiecie, kartotekę to można łatwo zrobić. Teraz, przy dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technice, da się wszystko. Sentymentów, wspomnień nie przeliczamy na złotówki. No, w takim temacie to na pewno, nie? Dobra, tu mi poszło średnio. Tutaj jestem trzeci, zobaczymy jak pójdzie tutaj. Certyfikaty są. No, ale żeby był, wiesz, oryginalny, a nie jakiś podrabiany. No, to jest co dochodzić w takiej sytuacji. Skidmark się denerwuje mnie to, że te samochody tak trochę latają, co najmniej dziwnie. Szybko w ten wypadają kontrola trakcji. No tutaj idzie nawet fajnie. Jak się chwilę skupisz, no to ci pójdzie fajnie ten wyścig. Zaraz, panowie, jeszcze 3 minuty. I za 3 minuty sprzedający, kurde, będzie mógł pójść do łazienki i kapucyna ściąć. On pewnie siedzi, kurde, jak na szpilkach teraz. I swoją żonę za włosy szarpie. Kekanie, jedziemy na wakacje. Jedziemy na wakacje, a tu jeb zong. Ty powiedział, nie zapłacę, sorry. Sorry, no. Niechcący dziecko nacisnęło, tak. Często też właśnie ten, ci licytujący zwalali na dzieci, że to dzieci niby ten, że nie wiedzieli co kupili. Albo dziecko nacisnęło licytację, no tak. Dziecko ci weszło na licytację jakiegoś sprzętu i specjalnie nacisnęło, nie? No a potem ty piszesz, że się pomyliło. No już tak parę razy było. Jak jakiś retro sprzęt lata temu, nie wiem, na Allegro wystawiałem czy coś. No niechcący dziecko nacisnęło, no licytuj. No, pomyłka, niestety, pomyłka, ta. I zawsze dzieci, zwalanie na dzieci najwięcej. MGR, a co wymieniałeś w A500? Marcin pyta S. O, jest filmik na temat tej Amigi tutaj. Wymień bestię na C65. Pomyliłem się o 0. Siema, dud. Siema. A Witek, który zjechał z taśmy produkcyjnej w Niemcach? Nie wiem. Nie pytaj się mnie takich rzeczy. 2 minuty, panowie. 2 minuty. Coś się dzieje? Nie. 32100. Dalej jest. 32101. Odświeżyłem stronę. Minuta i 50 sekund. Dobra, to poczekajmy już. To poczekajmy już, żeby tego nie przegapić. Poczekajmy, żeby tego nie przegapić. Co to się będzie? Co to się będzie działo? O, zobaczymy. Minuta 30. O, to poczytam komentarze za ten czas. MGR podbija. Nie, ja nic nie naciskam.
Agnieszka Bartel, witam serdecznie, serwus. Mam gdzieś na płytkach jeszcze do dziś. Ale w ogóle jakieś oprogramowanie istnieje w ogóle na C65? No tutaj niby jakiś system jest wgrany, ale skąd w ogóle soft wziąć na taki sprzęt? To jest w ogóle, nie? Kosmos. Dobra, panowie, 59 sekund. Ojej, coś się tu dzieje. No, podbijają coś. Ale ten gość musi mieć mokro w gaciach, nie? Jak siedzi teraz ten właściciel tej aukcji. Jak on siedzi teraz do końca. No, wbiją na 35. 30 sekund ostatnie. MGR, licytuj taki rarytas. Możesz dać, możesz przelać 35 koła euro. Nie widzę problemu. Link do PayPala mojego w opisie odcinka. Niemożliwe, u mnie 4 minuty. Nie no, u mnie 15 sekund. No i pory narobił. Stoi cena. No stoi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. WUBE! Koniec. 32 100 euro. Już nic nie podbijali. No i sprzedał. Za 32 000 euro, proszę. No, wy macie lekkie opóźnienie, nie? Jeśli chodzi o sprawdzanie, no to proszę, 32 tysiące euro, Commodore C65. Ale wiecie, cena jest ceną. Teraz jest kwestia tego, czy ten, który ostatni licytował, czy rzeczywiście zapłaci. Zapłaci tyle pieniędzy, nie? Wystaw swoją Amigę tam, MGR. No, wydaje mi się, Marek, że jednak nie. Bestia to jest system niesprzedawalny, to jest taki rarytas, ta 500 teraz, co tu widzicie, że nie ma na to żadnych pieniędzy. Nie ma, nikogo nie stać, nikogo by nie było stać. Nie myślę nawet o sprzedawaniu tej Amigi. Nie myślę o sprzedawaniu Witka, też mi proponowali, Brutala chcieli kupić ode mnie. Nic. Mój sponsor nawet chciał kupić Witka ode mnie, szef sklepu Arkotech, ale nie. Nie. Nic z tego, panowie. Tu wiecie, tu nie chodzi o pieniądze, że coś tam. Tu po prostu jest... Problem jest taki, że tych samochodów po prostu nie ma. Nie wiem, kiedy ja ostatni raz... Nie widziałem w ogóle jeszcze Passata w 32B w mojej okolicy, żadnego nie ma. Po prostu wyginęły już dawno. Mój jest chyba ostatni w Europie. Nie no. No jest na Elixie jakiś jeden chyba w benzynie. Gościu chce 12 koła za niego, ale ładny stan. Ładny, kurde, się skupić nie mogę teraz przez to wszystko. Witka bym nie tykał, to dobry klasyk, niech drożeje, oczywiście. To wiesz, to ja tam nawet nie zamierzam się bawić w jakieś tam wyceny czy coś tam. Powitać, polajkować i obserwować. Witam, Velon, witam. Dobra, panowie, pogramy w co innego już może. Tak średnio mi idzie skupienie się na tych wyścigach. I teraz koleś wyłączy, popatrzy na Basic, zwali gruchę i wyłączy. No, tak będzie właśnie. Chyba, że już swoją żonę wyszarpał. Właśnie przez tą całą aukcję. Zobaczyli ostatnie pierwsze 3, 2, 1 i... Ten siedział, ona siedziała i wydarli ryje. Hip, hip, hura. Hip, hip, hura. No, będziecie mieć hip, hip, hura. Jak ten, który wygrał, się wycofał. To mieli, kurwa, 30 tysięcy euro. Witam, Tripod. Poprawić tylko tą szpachlę na dachu i będzie kolejne 40 lat śmigo. No, a coś tam Greg zastosuje. System niezatapialny zrobiłem, to coś tam zastosuje, spokojnie. Coś tam się na pewno będzie działo. No i tak akurat sobie pod siebie go robię. Dobrze. Patrzę, panowie, co tu jest za lista w ogóle różnych jakichś tytułów ciekawych, które mogę wam pokazywać. Space Racer. Zobaczmy, co to jest. Ach, MGR się fajnie, wygodnie oprze. O. Popatrzy, zwali gruchę i wyłączy. No, tak będzie. A nie musi, jak ma kubito obok, to nie musi.
Jak masz kobietę, to w ogóle jaj nie tykaj, kurwa. Bo potem nie będzie ci się chciało, a jej się będzie chciało. To jest taka mała tam przestroga i porada. Gdyby coś, gdyby coś. Dobra, co mamy? Championship tu jest jakiś? Co to jest w ogóle? Dobra. Nie wiem w ogóle, co to za gra. O nie! Co to? Running Man? A, to jakieś wyścigi, czy co to jest? O kurna chata. Co to ma być? Ojej, kalimba de puta. Dobra, dajmy coś innego. O, zobaczmy panowie, jakie mamy wersje Street Fightera. To coś będzie dla naszego modema Cezara. Kurwa, na niemieckiej, na tym, przepraszam, na pecetowej klawiaturze wpisujesz, musisz na tej. O, coś takiego właśnie. Poszedł za 35 650. No co wy gadacie? Jak to możliwe? Czekajcie, zobaczę na kompie. Zobaczę na kompie. Chwila, to będzie moment. No faktycznie, 35 600. Ale jaja, to czemu ja nie widziałem ten? Czemu ja w telefonie nie widziałem odświeżenia? A musiałem stronę odświeżać. To 65 osób licytowało faktycznie. 35 650 euro. O ja pier papier. To będzie podwójna grucha. Podwójna, jedna w łazience, druga przy kobiecie, a trzecia kurwa na tarasie jeszcze. Nie, to będzie potrójna, przepraszam. No, za dodatkowe 3000 euro jeszcze. Fiu, fiu. No to będą chlali dzisiaj. Się napierdolą, kurwa, jak tramwaje w godzinie szczytu. Ja pierwa. Ale zobaczcie, jaką ludzie muszą mieć pasję, że są w stanie tyle zapłacić za taki sprzęt, nie? Na którego chyba nie ma żadnego oprogramowania nigdzie. No chyba nie ma, nie ma. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby było. Już to zauważyłem kiedyś, telefony coś czasami przekłamują na aukcjach, aż się boję. Jak to? No widzisz. U mnie ta aukcja zakończyła się faktycznie, no jest 35 605 euro. Tak, około 153 tysiące złotych. Ja pierdolę. Arcade Farm przeliczył. 153 tysiące złotych. Chłopie, za takie pieniądze to ty masz kurwa kebabów na rok czasu. C65. C65, a co powiedziałem? C64, no sorry, przejęzyczenie. C65. Chyba, że oprogramowanie C64 będzie działać. To na pewno będzie działać. Na pewno. Dobra, panowie, Super Street Fighter 2. Zobaczmy, jaki jestem kozak w to. O, może tutaj mnie Cezar coś nauczyć. Moderator Cezar. Ale sprzedawca chciał więcej, bo 50 tysięcy euro daje monitor. Za 50 tysięcy euro daje monitor, a ja nie wiem, ja nie czytałem w ogóle opisu tej aukcji. Ja tylko zobaczyłem właśnie na ten, na cenę samą. Opisu nie czytałem w ogóle. Są ludzie, którzy zarabiają więcej niż my i dla nich te 35 tysięcy euro nie jest aż tak warte. Taka prawda. No, wiesz. Ja już tam nie wnikam, kto ile zarabia, ale że wydać za tyle. No, są tacy, oczywiście. Słuchaj, takie Roman, prosty przykład. Ktoś chyba z 4 albo 5 lat temu kupił jakiś obraz za chyba 4 miliony funtów na jakiejś tam licytacji jakiegoś tam malarza. Malarza, dziwarza, nie wiadomo kogo tam. I ludzie są w stanie za jakiś buzz grow, gdzie jest tylko na tak naprawdę, tak jakbyś wylał miks jakichś farb na jakiś obraz. Ani logiki w tym obrazie, ani nic i ktoś jest w stanie 4 miliony za to zapłacić. No w porządku, nie? No to nie mamy problemu. Wasze pieniądze, no to wydawajcie sobie jak chcecie, ale no bym powiedział tak średnio.
Ja zarabiam prawie 1100 dolarów miesięcznie. Ja to nie tak źle chyba, nie? Ale jak tak, drogie C65 są takie drogie. No widzisz, Tripod licytowali. Ale oni licytowali chyba od zera. Tą właśnie C65. Od zera to licytowali. A kurier przyjedzie, odbierze sprzęt, pierdolnie o podłogę i po dealu. No, będzie musiał zabezpieczyć bardzo dobrze. Jeżeli ma to jeszcze kurierem wysłać, nie? Czekajcie, jak tutaj prąd działa. O, ładny ten Street Fighter, kurde, nie powiem. No, ale... Coś mi, kurde, ciężko idzie. Blankom. Graficznie ładnie wygląda. No, w końcu uderzenie jakieś. Chyba jednak zwykły Street Fighter jest dużo lepszy, coś mi się wydaje. Nie wiem, zależy od poziomu trudności. Zobaczmy sobie jeszcze ten zwykły dla porównania. Do tego zwykłego mam sentymenty. O, jeszcze ten zwykły sobie sprawdźmy. 2 dolary, Paweł Strong. Siemanko, MGR, siemanko, ludziska. Dziękuję serdecznie za 2 funty. Nie 2 dolary, tylko 2 funty. Dziękuję bardzo. To jest wersja AGA? No właśnie nie. To jest jakaś zwykła wersja, chyba ECS, coś mi się wydaje. No ale coś tam graficznie tak jako tak wyglądało, nie było złe. Ta wersja SF powinna obsługiwać 2 przyciski Fire, czyli ręka i noga. No widzisz, ale to dlatego mi tak do dupy szło chyba. Dobra. Pierwszy Street Fighter, z którym miałem do czynienia, to był właśnie ten. Parowie, ten. Tylko dam sobie oczywiście mniejszy poziom trudności. O. I tradycyjnie pianka. To helikopterem powinien wysłać. No. To wiesz, to zależy, ale jakbym miał kupić sprzęt za takie pieniądze, to wolałbym, wiesz, jak tyle już płacę, to jeszcze bym zapłacił za to, żeby sam pojechać i osobiście odebrać. Naprawdę. Bo to już żarty się kończą. Nie powierzać takich rzeczy kurierom. No chyba, że naprawdę tak zabezpieczysz, że gościu chyba będzie z tydzień czasu paczkę otwierał, nie? No to wtedy okej. No, ale mimo wszystko, jak miałbym się w takie coś bawić, to już bym jeszcze poświęcił te środki na to, żeby pojechać osobiście odebrać. No chyba, że wiesz, chyba, że ten sprzedający jest gdzieś, nie wiem, z drugiego końca świata. No to inna sprawa. Ale jak z tego samego kraju czy coś, no to... To tylko jechać osobiście odebrać. O, i słynny prąd, kurde. Zangief. Ty, a helikopter w cenie? No nieważne, słuchaj, masz 35 koła euro, to jeszcze 5 koła wyciągniesz z portfela na helikopter. Jeszcze 148 099 i będzie ten monitor. Ładnie. Czyli co, 50 koła, nie? Tak planował chyba dostać za to, czy co? Wysyłka gratis była. No jeszcze jakby za wysyłkę płacić, to gościu by się chyba tylko skompromitował, coś mi się wydaje. Jak jeszcze jakby za wysyłkę płacić. Hej MGR, witam świetlik, dobry. Witam Arek. O, pierwszy raz taki cios widziałem z Angiewa. Taki kurde półobrót. Uff. Mam wrażenie takie, panowie, że tej grze brakuje troszkę FPS-ów. Przydałoby się trochę więcej, nie? No ale nie jest źle. Dobra, dostał baty. Michał Kornatowski, witam, witam, dobry. Wyślą na Europalecie, no chyba tak. Ja ostatnio grałem w tą wersję i nie jest taka zła. Jak się do niej animacji człowiek przyzwyczai. No, no tak, ale widzisz. Tak porównywanie trochę, nie? Między Super Street Fighter a ten Street Fighter. Dobra.
No, raz FPS-y są lepsze, raz mniejsze. Nie wiem, od czego to zależy. Gulie. Gulie. No taki poziom trudności też sobie łatwy ustawiłem, nie? Dlatego idzie, idzie nam dosyć łatwo. MGR zatrudni do transportu tego 65. A w sumie ja chyba może dostanę ten. Może ja dostanę awizo jutro i odbiorę. Zobaczymy. Jak dostanę awizo, odbiorę. O, panowie, starczy mi na 4 brutale. Jeszcze reszta zostanie. Kurde. Ten C65 miał stację dyskietek, bo na zdjęciach nie była chyba widoczna. Tak, była widoczna, miał C60, miał ten stację dyskietek. No ale wiecie panowie, no mnie zastanawia tylko, czy w ogóle jakieś oprogramowanie istnieje do tego sprzęta. Bo to, że wiesz, to, że ma sprzęt, to jest pierwsza sprawa, ale druga, no to żeby jakaś, wiesz, jakiś pożytek z tego był, no to cokolwiek musi istnieć, nie? Nie wiem, jakieś gry, jakieś programy, czy co? Ten, który to kupi, na pewno, wiesz, przywiezie to do domu, odpali, uruchomi na 5 minut i odstawi na półkę, nie? Zagra w Arkanoida albo w Janne Sisters, dwa pierwsze poziomy i tyle, i będzie musiał się swoją babą zająć. Chyba ma wbudowane od góry. Nie, od boku była szufladka, wiesz? Jak masz klawiaturę tutaj, o, to z tej strony była wbudowana, zintegrowana z obudową stacji dyskietek. No, MGR zatrudnia. Aha, to już było. Brakuje FPS-a ewidentnie, ale komu to za dziecka przeszkadzało? No właśnie nikomu. Właśnie nikomu, ale FPS tak, to ewidentnie brakuje. Dobra. Jakąś laskę teraz biję. Chodź mała, mam prądu dla ciebie. Od razu rentgen zrobiliśmy. Tak odpali i kondensatory pójdą. No. Dobra, dostała baty. O, całują się. Właśnie. Na śmierć i życie, kurwa. Strzałka. Gdyby nie było oprogramowania, to ewentualnie wtedy po prostu przedmiot kolekcjonerski. No raczej nie inaczej, nie? Tak jak kupowaniem z jakiegoś dzieła sztuki, nie? Kupujesz, odstawiasz i tylko patrzysz na to i nic więcej. Powiedz, to jest Amiga, co masz w środku, kartę TF5 czy 6? Też ją kupiłem. Tak, świetlik, tak. To jest ten TF, który mam tutaj. No, ma fajne zastosowanie. Już pogrywałem tutaj w takie ciężkie tytuły jak Doom, na przykład. No, daję sobie radę. Daję sobie radę, 0,30 ma. Także jest dobrym kawałkiem sprzętu. To jest co prawda zamiennik, nie? Dzisiaj produkowany. Ale jeśli chodzi o ten zestaw, to ci powiem, że się fajnie spisuje. Już robiłem wcześniej live'y z takich ciężkich gier troszkę. I... no, fajna zabawka. Ugryzł ją, no tak jakby. A tam gry, ten od razu też się na nim nie pogra. Tu chodzi o sam fakt posiadania unikatu. No tak, no zgadza się. Posiadanie unikatu, ale w przypadku akurat jakiegoś komputerka czy coś, no to dobrze by było, żeby jakieś oprogramowanie jednak było, nie? Dobrze, panowie. Słuchajcie, co możemy sobie włączyć teraz? Zobaczmy, co mamy na ten. Czekajcie, wezmę to. Wyłączę i włączę jeszcze raz. Blanka to rasowy gryzak. No. Żebyś wiedział. Takie C65 robią w Niemcach jako komputer, który ma podłączenie HDMI i usta. Można
też podłączyć stare porty. Trzeba czekać chyba z pół roku na swoją kolej, kosztując 1000 euro. Ło! Gruba sprawa, rzeczywiście. A to nie wiem, Roman, czy mówisz o tym starym C65, czy o tym Mega 65? Bo to są, ten Mega 65 to jest tak jakby, wiesz, odtwórczy, nie? Można powiedzieć taka bardziej replika tego C65, o, coś w tym stylu. No dobrze, panowie, jak już tu jesteśmy, to zagrajmy jeszcze w coś. Alien Bread 3D fajnie by było pokazać, ale tak jak mówię, wszystkie alieny są niestety, ale pod AGę. Dlatego nic nie zaprezentuję, stety lub niestety, jeśli chodzi o 3D w Aliena. Ale czekajcie, zobaczmy tutaj, czy na tą listę. Pimbale, Quizy, RPG, Shot'em Up. Nie, 3D tutaj nie ma. No niestety. Niestety nie ma. Chyba Mega 65. Tak, prędzej Mega 65. Patrzę, co wy, panowie, co mogę tutaj jeszcze włączyć fajnego, ciekawego. Taki live bez przygotowania dzisiaj. Bez myślenia, co by uruchomić, a co nie. Po prostu tylko co będzie, no to uruchomimy i tyle. I możemy tak z grubsza popatrzeć na tą listę. Co tu się dzieje? Chyba, że wy jakiś tytuł zapodacie, ciekawy. No, gier tyle, że nie ma w co grać, kurde. Jak mówi słynne, fajne powiedzenie. O, Deluxe Galaga, proszę. A ciekawe, czy to jest ta Deluxe Galaga, o której ja myślę. Czekajcie, zobaczę sobie na szybko, czy to jest rzeczywiście ta Galaga. Warto kupić CD32? No pewnie, że warto. Pewnie, że warto. Tylko jak zakupisz, a nie było wymieniane kondensatory, to lepiej sobie wymienić kondensatory od razu. MGR Bonanza Brothers. Bonanza Bros prędzej. No. Tak, to jest ta Galaga, o której myślałem. A jednak ta. Dobra, to pozwólcie, że chwilę pogramy, jak już to uruchomiłem. Co ten warp tak długo był? No to nie było normalne. Dobra, zobaczmy, jak to w ogóle chodzi na bestii. O, ale kurde, zwalnia przy strzelaniu. No tak średnio bym powiedział. A, jeszcze tego poziomu trudności, żebym nie wybrał. Tak, bo jakbym wybrał na easy, to by było inaczej zupełnie. Air Taxi włącz. Dobra, zaraz zobaczymy, czy mamy. Witam, Krzysztof Pender. Dobry, dzień doberek. Witam, Mariel Wyczesany. Dzień doberek również. Nie, Benefaktor to nie dla mnie, wiesz. Benefaktor to nie dla mnie raczej. Ale Galaga fajna. Amigowski Warblade. No, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Tutaj w Warblade'zie to najbardziej wkurzało mnie to, jak przylatywał ten typ, kurde, i całą i wszystkie pieniądze zabierał. No to było w tym w Deluxe Galaga, Aga bodajże. O, już leci ten, bo gra za długo trwa. To strzela z tych rakiet. O, właśnie. Dobra, zobaczmy ten Air Taxi, co wybrał Michał. Jeżeli jest w ogóle. Air. Nie ma. Nie ma. Jest tylko to wszystko. To, co widać. Nic więcej nie ma. A zobaczmy samo taksi. Nie ma żadnych gier o nazwie taksi. No, nie ma, nie ma.
Dobra, to co byście dalej proponowali? No, Benefactor to tak powiem średnio. Bardziej jakiś tytuł, który nie jest jakoś specjalnie znany, nie? Oscara dawaj, o Boże, Welun. Już testowałem Oscara. Już testowałem. Benefactor w ogóle mam? Na tym chyba powinien być. Chyba powinien być. O, jest nawet wersja CD32. No. Air Taxi, fajna gra. No niestety nie ma. Akurat tego nie ma, no popatrz. Ale głupie. Chyba, że razem wpiszę. W ten sposób, o. No nie ma niestety. Lipa, lipa, lipa. Pinball Dreams, Kapitan Planeta. Duma mam, mam Duma. UGH, o, UGH jest fajne. UGH jest fajne. Jest. To trzeba tem, trzeba laski transportować helikopterami do odpowiednich domów. Pojebane, ale fajne. Pinball jakiś mógłby być. Marcin C. Pinball, no mógłby być, mógłby, ale pinball kurde na live'a to tak średnio bym powiedział. Podzielność uwagi zachować między piłką a czatem to już jest tak, wiesz, tak średnio. Arabian Night, no, ulubiona ta platformówka arcade fana. Można uruchomić, nie ma problemu. No to dobra, panowie, no to przejdźmy tam chyba z dwa poziomy jakieś. A potem możemy Arabiana spróbować. Air Taxi, prosta, fajna gra, latasz i musisz klientów przenosić na inne miejsca. No coś podobnie chyba właśnie jak tutaj. W UGH. Latasz jaskiniowcem, taksówkarzem. No wiem, że akurat, no. I sobie, o, jakiś gościu tutaj przychodzi. Tylko też nie mogę na nich wylądować, nie? Dobra. O kurde, za małe litery, nie widzę teraz. Ale podejrzewam, że on chyba chciał tutaj, o. Okej. Jedynka, dobra. Widzę, jedynka. O, no kurde, miałeś wsiadać. Dobra, jeden już mi wypadł. Dwójka, okej. Jana Sisters, nie, nie, pójdzie mi Jana Sisters, Welon. To nawet nie ma o czym mówić. Już tyle zainwestowałem w ten sprzęt, ale nie pójdzie. Nie pójdzie jeszcze. Co ty, Wixhopi grałeś i Deluxa to... Socrealizm też dasz radę. Jaki socrealizm? Co to kurde jest? A to co to jest tutaj? O. Aha, to był jakiś bonus pewnie, tylko dobra. Ałaj, ląduj. Nie można też za mocno wylądować, bo ten... No, wsiadaj. Dobra, nie chciał wsiąść, to go sam zepchnąłem i tyle. Wolfchild chyba powinien być. Co myślisz o tych baranach, co chodzą po górach? Tak, jak tak wieje. Ludzie mało odpowiedzialni. Czemu? Czemu? Po górach jak wieje. A w ogóle to, jeśli panowie mówimy o pogodzie, to jest jakiś afrykański pten. Jakiś afrykański pył. To nie są normalne chmury. No to co nas kurde teraz zachmurzyło się u nas. To właśnie coś z Afryki przybyło. Jakiś pył słyszałem właśnie. Wywal kamień. A, to kamień trzeba było wywalić. Dobra, to już nie będę go brał w takim razie. MGR coś w stylu cyberpunk, amigowy hit numer 1, Syndikat. A, w kojarzę Syndikat, tak. A, w Syndikata nie zagrywałem niestety. Kamień rzuć na drzewo. A, kamień na drzewo rzucić, dobra. Dobra. Tylko czekaj, gdzie on chciał, do jakiej ten... Do dwójki czy do jedynki? Kamień i kamień na drzewo rzucić, tak? Dobra. A, takie coś. O, nie wiedziałem nawet.
A ile mogę, ile tak razy mogę robić, aż do wyczerpania zapasów, nie? Dobra, to może... O, kalibrowy woda! Dobra, już starczy. Retrogulasz, witam serdecznie, Retrogulasz. Dobry, dobry. Dobra, co tam chcieliście, panowie? Co tam chcieliście? Będziesz jak Chińczyk wyglądał. No, zawsze lepsze to niż nic. Rick Dungeoners, Jones, Born Soccer. Nie ma chyba czegoś takiego. Zobaczmy. Jest jakiś John Harness Euro, potem jakiś Loves, Madden. Nie ma tego, co chciałeś. Ła, co mi się tu uruchomiło, Kalimba Deputa. 5 osób zginęło. Zawsze to lepsze to niż nic. Rasowy cyberpunk to Bloodnet. Czekajcie, co ja uruchomiłem? Czekajcie, coś przez przypadek uruchomiłem. Wolfshield. No, zaraz sprawdzimy. 122 osoby. Ładnie, przy poniedziałku. Ale dobrze, panowie, bo szybciej do weekendu będzie. Jutro już wtorek. Będzie szybciej do weekendu. O, co to kurde za gra? Nie wiem, co ja uruchomiłem. Dobra, rozumiem, good luck, czyli filsz pas, nie? A co to jakiś ten? Silent service, czy coś? Dobra, jakiś symulator chyba, żem uruchomił. Coś takiego, Wolfshield, zobaczmy. Jest, jakiś Wolfshield, dobra. Larry. Możemy zobaczyć Larry'ego. Monston. O, Lipro. Monston. Możemy zajrzeć. W ten właśnie sposób zginęło 5 osób. Się nawet zrymowało. ...132 to więcej osób niż na tej licytacji z C65. No właśnie, tylko że u mnie nic nie licytujecie na razie. Więc siedzicie i czekacie, nie wiem na co. Atari Game Station Pro. Co myślisz o tej konsoli? A jeszcze nie widziałem tego nawet. Nie wiem, co to jest. To jest chyba to, co Roman wrzucił na grupę, nie? Roman, to jest to Atari? Co ty kupiłeś właśnie tą... taką... można powiedzieć, no, podróbkę, czy coś. Silkworm też fajny. Wormsy. Piotr Leszczyński, witam. Okej, okay, no to zobaczmy, jak to pójdzie. Fajnie by było jakąś broń mieć. Może tu będę miał coś do strzelania w końcu. Fajnie by było. O. A, to jest takie coś. Przytrzymujesz i jest tak jakby detonacja. Przepraszam, moje to Retro Games D400. Aha, 400 Retro Games. A to jest ogólnie w sprzedaży dostępne, czy gdzie to kupiłeś, jeśli mogę zapytać? Roman. Tą konsoleczkę. A, tam miałem wskoczyć. Nie, oni się tu regenerują, to tak... A nie, chyba nie. A, to jest jakiś ogręt, coś mi się wydaje. Ups. Co, od nowa? Nie, no to tak średnio bym powiedział. Od nowa.
Retrogralnia w tym samym czasie robi live'a z tej D400. Aha. No, zobaczę, zobaczę. Może jak będzie dostępne, może się skuszę. Czemu by nie? Co tam proponowaliście? Silkworm, tak? Owen pisał Silkworm. No dobra, możemy zobaczyć Silkworm. To wystarczy tylko chyba tyle wpisać. No, jest jeden tytuł tylko o takiej nazwie. Dobra. No to zobaczmy. Ja kupiłem w preordrze. Odebrałem w Euro AGD w Opolu. Aha. Wysłałem tobie link na Messenger. Dobra, zobaczę jak nie zapomnę, bo raz mi te linki przychodzą, raz nie przychodzą. Czekajcie, mam w ogóle neta włączonego. No mam neta włączonego. Nie mam powiadomień, nic. Dobra, trzeba będzie osobno wejść w takim razie w zakładkę. No dobrze, Silkworm, panowie, powiadacie. No to mamy Silkworma. Okej, okay. Zobaczymy jak pójdzie to strzelanko. Ulubiony tytuł Igorasa. O ile jeszcze ogląda moje live'y. Pamiętam jak często się w to zagrywał. O, tutaj byłoby fajnie, słuchajcie, wziąć tą osłonę. O, właśnie. O, już po osłonie, kurde. O, bo tak to stojąc z tą osłoną, to ja chyba w śmigło mu tam trzeba walić. A, była osłona, kurde. Ech, zdupiłem. Nie, to nie jest chyba mój dzień dzisiaj do grania, coś jest. MG, kaszlesz jak stary plandekowiec. No, a czemu by nie? MGR dobrze grał w Silkworm na starym filmie. No, kiedyś tak. Na starym filmie szło dobrze. No. A dzisiaj idzie jak idzie, co nie? Co chciałem powiedzieć? Co tam przewijaliście jeszcze? Przewinę sobie parę komentarzy wyżej. Dobra, to może tego Arabiana włączymy na chwilę. Czemu by nie? Arabian Night. Dobra, jest nawet wersja jakaś na CD32. Okej. Okay. Ja chcę się wybrać. Do której live? A jeszcze posiedzimy parę minut. Trzeba iść się wcześniej położyć, bo rano po bootcamp, kurde. Rano po bootcamp, panowie. Trzeba się wyspać. Ta pokazówka jest fajna. Tam chyba księżniczka będzie darła mordę, a ten będzie biegł chyba jej na ratunek, coś tam. Bo przyleci jakiś ten orzeł i chyba ją porwie. Igoras był dobry w Silkworm. No, był Welon dobry. To się zgadza. A witam, dobry ASD. Dobry. Byłem synem, syn zadowolony. Aha. Dobra, tą pokazówkę byśmy sobie już chyba może jednak ominęli. Tylko co, czemu nie chcę się przewinąć? Tydzień temu wysłałem. Dobra, panowie, no to okej, okay. To bierzemy sobie najpierw język. Ale jeszcze sobie zobaczę, co tutaj mamy. Dobra, zmniejszymy sobie energię. Szwiriś kajten damy na początkujący. I damy dużo detali, czyli niby więcej grafiki ma być, nie? Nie sądzę, żeby było, ale załóżmy, że coś tam będzie. Dobra.
Kokosz, witam. Uszanowanie na ranny, oczywiście, wiadomo co. Zaspałem na poranny live. Trzeba się wyspać, panowie. Dobrze jest. Też lubię dużo spać. Ale ze snem też nie można przeginać, bo można się udaru nabawić. No więc wszystko w rozsądnym czasie. Z rozsądkiem, znaczy się. Bardziej chciałem powiedzieć. Dobra, no to niech będzie arabianek, o. Tutaj już chyba nie ma nic, żadnego wejścia nie ma. Kurde, po tej wodzie mnie tak suszy, nie wiem, co to jakaś woda z kanału chyba. Kalimba de puta. Wejdę jeszcze raz, bo tam są bonusy na górze. Ja pamiętam, że jak za długo spałem, z głowa mnie bolała, więc coś może w tym jest. No jest w tym dużo. Jest w tym dużo i potem chodzisz, jak wiesz, jakbyś na prochach był. Także nie można przeginać w tym temacie, jeśli chodzi o sen. Wszystko z umiarem. Nie za dużo i nie za mało. O, dobra, już tam nie idę na tą górę. Coś mi nie idzie. Nie wiem, o co chodzi. O kurde. Witam, Zibi, dobry. Kurde, aż tutaj doszedł z tym mieczem ten patolog. Muszę mieć dzień do grania i tyle. A dzisiaj, kurde, się rozleniwiłem przez cały dzień. Aha, dobra, to trzeba mu potem tutaj przynieść tą, żeby tą dźwignię opuścić. MGR, a ile ty godzin tak średnio snu potrzebujesz? Wiesz co, zależy, Arcade Fan. Jak przychodzę mocno wydymany z roboty, to jest coś takiego, że muszę się położyć. Już tak załóżmy 20-19, bo naprawdę mi się zamykają oczy i obezwładnienie mnie bierze, nie? Nie jestem w stanie po prostu funkcjonować, siedzieć normalnie, muszę się po prostu położyć. Ale problem jest potem taki, że jak się położę gdzieś koło 19, to wstanę gdzieś koło pierwszej, koło drugiej, nie wiem, pokręcę się z godzinę, półtorej i potem znowu się położę i wstaję niewyspany. Właśnie. A problem jest taki, że się kładę za wcześnie. Nawet będąc wydymanym, musisz wytrzymać jeszcze z dobre 2-3 godziny, żeby pójść na przykład spać o 21 albo o 22. I to wtedy nie obudzisz się już o pierwszej, tylko się już obudzisz, wiesz, czwarta, piąta, nie? A w tych granicach się jest lepiej raczej obudzić, niż się budzić koło pierwszej. Zgadza się? No właśnie. Tak mi się wydaje. A czekajcie, tu jest chyba wejście jeszcze do tego. O, nie, nie ma. No właśnie i w tym jest często problem, nie? A czasami organizm jest tak wydymany mocno, że ciężko jest zasnąć. Bo wiesz, jeszcze ci ta krew tak szybko krąży, nie? No. To tak jak ja. No widzisz, Piotr. To nie jest dzisiaj twój dzień do gier MGR. A, może jest, może nie jest, ale przynajmniej sobie pogadamy. I tyle. To się zgadza, ja o 19 nie dam rady zasnąć, nawet będąc zmęczonym. No właśnie. A u mnie jest tak, że ja muszę się położyć, bo nie ma takiej opcji, która by mnie powstrzymała, wiesz? No nie jestem w stanie po prostu siedzieć, nie wiem, przemieszczać się, coś robić. Muszę się położyć, bo czuję się, jakbym już był wtedy na prochach, nie? To już wiem, że muszę się położyć. Ja. I dlatego właśnie to jest tak, że wyśpisz się do tej pierwszej, drugiej, wstajesz i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Miałem do wygruzowania 1300 metrów kwadratowych. Co miałeś?
od lipca 23 walczę nadal do wygruzowania. Aha. 1300 metrów kwadratowych. Myślę, że zostało 60 metrów, ale co odgruzować, mówisz, Piotr? Naprawdę. Jest zając, witam zając, dobry, witamy na popołudniowej zmianie, można tak powiedzieć. Dobry zając, dobry, dobry. Jest zajączek wielkanocny, zając niemiecki, nie? Żeśmy kurde wołali potem i się tak fajnie przyjęło jakoś. A właśnie jeszcze zając ci powiem, że tutaj z modemami jak pisałem, to żeśmy do takiego wniosku dochodzili, że wiesz, że może poszła obraza, co nie? Że wiesz, zaczęliśmy na ciebie wołać zając niemiecki. No i może dlatego przestajesz na live'y przychodzić, nie? Bywa różnie. A nie, czekajcie, tutaj wchodziłem właśnie. A dobra, tutaj wchodzi. O nie, to teraz muszę iść już tego. Z powrotem, dobra. Kiedy Deluxe Painta się bawisz? No musi być Vena na Deluxe Painta. Właśnie, będę widzów rysował, nie? W Deluxe Paincie. A żeśmy się wtedy pośmiali nieźle. Żeśmy w tego Painta się bawili. Nie, to było tak, na poranek żeśmy grali w X-Copy. A potem na wieczór żeśmy grali w Painta. O, to było wtedy coś. Trzeba będzie coś takiego powtórzyć na pewno. Kto był tam malowany? Faraon był malowany? Ta, jak ona ma? Baśka Kwarc i Morawiecki, Pinokio. Kurde, sobie to przypomnę. Ja pierpapierę. Ja nie wolałem. O, kalimba de puta. Dobra, ale chociaż jeden poziom przejdziemy, nie? Do końca. Coś mi się tak wydaje. Nieźle było. Przydałoby się awatara odświeżyć. No widzę, macie. Nosisz mojego awatara, ale jeszcze Zibi nosił ten mojego awatara, ale już z powrotem zmienił. Ale chyba przez dwa dni, czy tam trochę więcej nosił. Widziałem. Zagrasz w Pepe Hamera albo Soccer Kida? Już był Pepe Hamer rano. Zobaczmy jeszcze, panowie, tutaj chodźmy sobie. Już będzie zaraz koniec poziomu. Napoleon. Co Napoleon? A, żeby rysować tam chyba ludzi w tym, w Paincie, nie? Nie przypominajcie mi nawet. To były portrety pamięciowe, nie? Powinniśmy takie portrety pamięciowe do magazynów 997 wysyłać. Od razu by wszystkich znaleźli. Jakbyśmy im te policji wysyłali portrety pamięciowe. Ja pierdolę. Policja ogłasza, wiesz, w mediach, że szukamy taką i taką osobę. Mówię, no widziałem gdzieś ją, widziałem, o. Właśnie znalazłem. Ten awatar, tak? W awatarze Napoleon. A nie, Napoleon, nie, Faraon to był, nie Napoleon.
Faraona malowałem właśnie w tym. Trzeba będzie odświeżyć sobie z powrotem wszystkie te portrety pamięciowe. Nieźle było, przydałoby się... Aha, to już było, to już czytałem przed chwilą, tak. Spokojnie, będziemy rysować na któregoś tam dnia. Ale ten, na wieczór, nie? Ale z przerzuceniem tej dyskietki, to powiem wam, panowie, że to był sztos wtedy. Nie sądziłem, że przeniesienie nośnika i będzie potem działać. Widzicie, w imię nauki coś żeśmy zrobili. Jakby nie patrzeć. A, to trzeba ten... wziąć to, o. Dobra. Dawid G. Witam MGR, miłego giercowania. Dziękuję, Dawid, dziękuję. A, tu jest chyba jakiś niby password, nie? Protection. A, teraz las, dobra. W las po las. Tu nie ma nic, okej. Też nie ma nic. A, później trzeba będzie z tego gościa, trzeba będzie zrobić mu przykrość. O, już mu jest przykro, dobra. Potem łzy, kurde, zbierać do wiadra. Pojebane, ale fajne. A, i potem tą roślinkę trzeba będzie podlać tym wiadrem, kurde. Z tego, co wiem... A nie, tu jednak nie, dobra. Tutaj, o. Fajna giera, jakiś Aladdin. No, taki nie do końca, ale prawie coś w ten styl. Prawie coś w ten styl. Arabian fajny. Ależ już się dużo pogrywało. W ten tytułek z fajny. Platformówkęc. Ulubiony tytuł Arcade Fana też między innymi. Naszego modema. Golf 2 GTI. Witam, Golf. O, też pana dawno nie było, Golf. Co tam słychać, Golf? Mów. Też zauważyłem właśnie, że już tam troszeczkę czasu cię nie było. Witam, P166, MMX. Dobry. I to bodajże była ta studnia. I tu właśnie dostaniemy... Ale czekajcie, ja tam jeszcze tej nie zrobiłem. Aha, dobra, to dopiero mi to da. O. Mamy wiadro. Kto ci tu kazał wchodzić? Za dzieciaka się zrobiło program. Jaki program?
O właśnie, Golf 2 GTI, jak jesteś jeszcze, masz może jakieś części do Golfa? Ja bym sobie troszkę części musiał kupić do mojego Passata 32B Witka, bo tam dużo części pasuje z Golfa 2. No i tak właśnie się rozglądam, ale w Polsce bieda. W Polsce bieda, że aż piszczy, nie ma części, kurde, nie ma nic. A jak już są, to miliony chcą. No i właśnie parę zabawek by się przydało do mojego Passata 32B. Między innymi fotele chciałbym sobie kupić fajne jakieś naprzód. No ale to z dostępnością jest jak jest. Ma Niemiec fajnego Golfa 2 w krzakach, no to nie sprzeda, będę robił, nie sprzedam, będę robił, kurde. Zarośnięty, gnije, wszystko, nic już z tego nie będzie, ale nie sprzedam, będę robił. Dobra, mamy szpulę. Idziemy ze szpulką do babci. Ta nam będzie tak szybko szyła dywan, że aż chata wyleci w powietrze. W tych studniach coś było, no właśnie, tutaj był jakiś bonus. O, coś ten stylu. No w tym, widzicie, jak gram w zacne tytuły, to od razu mi jakoś idzie. Ale jak w coś nieznanego, no to już jest lamersko bardzo. A to były tylko ptasecki w tym miejscu, dobra. Okej, damy jej szpulę, panowie, i będziemy sobie powoli kończyć. Mamy latający dywan. Jeszcze tylko bossa przejdziemy. Jeszcze 7 minut masz. No sobie na spokojnie przejdziemy i coś pogadamy jeszcze, panowie. Pff. Śmiecha, nie boss. Ten boss to akurat łatwy, no bardzo łatwy. Chwila, moment. Wystarczy nowe SCSI device, fast file system, aby duże karty, dyski były widoczne w WB31. O, proszę. Cezar JZ coś wam podpowie praktycznego jednak. No dobrze, panie, panowie, słuchajcie, będziemy sobie powoli sprzęta wyłączać, bo ja to jeszcze muszę spakować dzisiaj, żeby fajnie to sobie trzymać w opakowaniu, cały ten nasz sprzęt tutaj, Amigę, zgadza się, ostrzelam w balon, a w balon nic, kurde. Choć ja tutaj inny system mam trochę na to, żeby to przejść. Po prostu, o, wystarczy, zobaczcie, o, tutaj w tym rogu cały czas lecieć. O, i tak dojdziemy do końca samego, nie? A może z dwa razy nas te owieczki pukną i to wszystko. O, a tak wystarczy lecieć cały czas w tym rogu. Już nic nie trzeba robić, nie? Bez żadnego grzebania po prostu działa. Oho. Dobrze, to niech sobie Alladynek doleci do końca. O!
Normalnie nie ruszę się z miejsca. Tak mnie kurde zakwasy bolą, po wczorajszym. O, jeszcze Tosia jest. Dobra, jeszcze Tosię wezmę na koniec na ręce. Chodź się przywitać, Tosia. No, chodź się przywitać. Jest Tosia z nami. Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze, Tosia? Tak? No, wyspałaś się? No, chyba jednak tak średnio, co? Obwąchujesz? Kicia. Tak, jest Kicia, no. Jest Tosia z nami. Jest. No. Będziemy już sprzęta Tosia wyłączać. Będziesz mi pomagać pakować, ale się chyba, kurde, nie ruszę. Psa. Tutaj wróg leć. O. Tu ci nic nie zrobią. O. Kociątko kochane, no. Prawda, prawda. Jeszcze gdzieś jest Oskarek. To nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, gdzie on jest. Jeszcze może Oskarka przyniosę na sam koniec. Poczekajcie chwilę. Wszystko mnie boli, nie wiem jak ja do roboty jutro rano pójdę. Zadzwonię zaraz do szefa, słuchaj szef, jutro sam ganiasz. Ja zostaję w domu. Dobra, wstawaj. Jeszcze panowie jest Oskarek na sam koniec, o. Proszę bardzo, jeszcze jest Oskarek, koteciek. Na koniec. Starość? No nie tak zupełnie, Tomeczko, starość. Nie tak zupełnie starość, no ale... Drzewa też dużo rąbałem wczoraj. U dziewczyn na ogródku, nie? Żeby sobie ognisko żeśmy sobie zrobili. Troszkę żeśmy drzewa poprzycinali na ogródku. Gałęzie pospalali. Różne jakieś tam belki, czy jakieś tam inne drzewa stare. No i wszystko poszło w jeden ogień, to żeśmy trochę tam właśnie między innymi porobili trochę porządki, można powiedzieć, na ogródku, nie? No i z nami jest kocur Oskarek. O. Przed chwilą była Tosia, a teraz jest Oskarek. No proszę, Oskarek, możesz iść. Dobrze, panowie, słuchajcie, ustawę podpisali na część z nich, jaką ustawę? Dobra, słuchajcie, ustawy, ja będę sobie kończył na dzisiaj. No, live'ik taki sobie bym powiedział, poranny był trochę lepszy, ale nie ten, ale nie jest źle, zawsze coś i można sobie na spokojnie posiedzieć, pograć, odpocząć. Cały dzień odpoczywałem, ale to tam szczególnie, nieważne. Dobra, no to słuchajcie, w takim razie kończymy na dzisiaj. I wstępnie, panowie, już wiem teraz, że... Nie, może w niedzielę odbędzie się live, bo wiem, że już kolejny wyjazd mam zaplanowany na 1000%, ale chyba w sobotę. Chyba w sobotę, nie w niedzielę. Jeszcze dam znać. Jeszcze wam potwierdzę, w piątek wieczorem... albo w sobotę z rana, czy będzie na pewno wieczorny live. Bo nie wiem właśnie, czy w tą, czy we w tą będzie znowu wyjazd, nie? Więc na spokojnie z tym wszystkim. Dobra, słuchajcie, wiadomości jutro odczytam, bo pakuję ten sprzęt i idę się położyć. Także jakby co to żyć i obserwować.
Tutaj, tutaj, słuchajcie, wszystko, nie? Tu wszystko boli. A żem nie dość, że wczoraj, żem się drzewa narąbał, żem się namachał tą siekierą, to jeszcze z tym, jeszcze z kumplem się biłem, nie? Żeśmy się bili na żarty, bo chcieliśmy sobie najebać, nie? I dziewczyny nas nagrywały i się śmiały, a my żeśmy się tarzali, żeśmy się bili, nie? No ale gościu taki, wiecie, chodzi na siłkę, przypakowany, no to trochę się z nim namocowałem, nie? Ale było fajnie. Nudziło nam się, mówię, chodź się ponapierdalamy troszeczkę, no to dawaj. Poszliśmy na trawnik się ruchać. A potem ta druga mówi do niego, kurwa, co wy robicie? No pierdolnięci, ej, szmaciarze, chodźcie jeść w końcu, nie? No, ale zmachaliśmy się. Był ostry sparing, ale zmachaliśmy się. Chcieliśmy się trochę ponapierdalać. Było fajnie. No, od czasu do czasu trzeba komuś skopać tym jako zachęć do życia, nie? Fajnie, kurde. Dobra, rozrywka musi być. No. I tyle. Tak by to, panowie, wyglądało. Dobra, wyłączamy sprzęta. Sobie. Do zobaczyska w kolejny weekend. Jeździć, obserwować, dbać o siebie. I co? I w takim razie na gazie. Dużo zdrówka.